jutro jadę na Islandię. Nie będzie mnie 8 dni w domu, a na Islandii jak będzie, nie wiadomo. Będzie pogoda na pewno zmienna, będzie lało, będzie trochę słońca, będzie bardzo wiało, będzie zimno, będzie ciepło. Pakujemy się na tydzień na Islandii. Od czego zaczynamy? Jak byłem muzykiem, to trzeba było zawsze przed każdym wyjazdem powtarzać sobie jak mantrę: buty, nuty, talent, frak, żeby nie zapomnieć o najważniejszych rzeczach. Jak wyjeżdżamy na tydzień, czy na miesiąc, czy na pół roku, najważniejsza sprawa, zaczynamy od paszportu. Mam nadzieję, że jeszcze jest ważny. Jeszcze jest ważny. Paszport, pieniądze. To są pierwsze rzeczy, które trzeba zapakować, bo potem, jeżeli byśmy o tym zapomnieli, no to kicha. Następna sprawa. Takie rzeczy, które będą w takim worku do samolotu. No wiadomo, mały dezodorant. Pasta do zębów z Tajlandii, taka brązowa, wygląda jak kupa, ale jest bardzo dobra. Szampon, to co mi się zdarza zapomnieć na Islandii i to wtedy jest bolesne, balsam do ust. Bardzo się przydaje, zwłaszcza jak jest wiatr. No i coś takiego, to jest mała moja słabość, perfumy, a w zasadzie taki olejek, który kupiliśmy sobie na Cyprze i to jest podobno olejek, którego używali gladiatorzy, żeby swoje ciała przed walką smarować. Bardzo dobrze się nadaje po prostu po goleniu. To są te rzeczy, które muszą pójść do bocznej kieszeni, bo będę to wyjmował od razu przy samolocie. Dalej, ponieważ jadę z trzema osobami, za które będę odpowiedzialny, to, a mamy marzec, to biorę dla wszystkich takie krampony, czyli raczki, można powiedzieć po polsku, żeby zakładać je na buty w momencie, jeżeli będzie śnieg. Damy to na dno plecaka, bo nic się nie stanie, jeżeli to się zgniecie. A przecież chodzi o to, żeby jak najmniej miejsca to zajęło. Dobrze. Najważniejsza sprawa i taka, która jest dla mnie najtrudniejsza, to jest zapakowanie torby ze sprzętem. Dlatego, że robię zdjęcia, muszę też być dostępny online. Tutaj mamy taką specjalną kieszeń na komputer. I teraz tak, ładowarka do komputera wędruje do torby, żeby się to wszystko nie pomerdało w plecaku. Ładowarka do aparatu i tak, do kable do telefonu i kabel do zegarka. Ważna sprawa. Powerbank działa, naładowany, w porządku. I dysk 1 TB, no bo będę robił trochę zdjęć, żeby nie polegać tylko na tym, co mamy w komputerze. Telefon do Wi-Fi, pendrive w razie czego, żeby można było sobie to zrobić. To jest najcięższa sprawa. Wędruję na spód. Dalej. Tutaj będę miał też pieniądze, które założę sobie na pasek. Będę miał przez cały wyjazd to przy sobie. Na razie to pakujemy, żeby to się nie zgubiło. Jedziemy na Islandię. Marzec, czyli prawdopodobnie będziemy, jeżeli będziemy mieli szczęście, to będziemy fotografować zorze. Zorze nie da się sfotografować bez tego sprzętu. Oczywiście można byłoby mieć duży statyw, ale ten mały też wystarczy, najwyżej go położymy na samochodzie i będzie jakby był duży. Wędruję tutaj. Co dalej? Tutaj mamy kosmetyczkę, a w niej lekarstwa, sprzęt do golenia, szczoteczkę bambusową, grzebień, no i pędzel do golenia. Kosmetyczka wędruje tutaj na plecy. Książka do samolotu. Pewno i tak nie będę miał czasu czytać, ale zawsze się przyda. I teraz tak, pakujemy ubrania. Zaczynamy pakowanie ubrań od tych dwóch rzeczy, które mógłbym zapomnieć, gdybym nie pamiętał, że marzec to jednak wiosna w Anglii, wiosna w Polsce, a na Islandii jest w dalszym ciągu zima.
czapka i rękawiczki. Nawet jak latem lecimy na Islandię, to warto od tego zacząć pakowanie. Trzy zmiany bielizny i kąpielówki. Kąpielówki ważne, dlatego że przecież na Islandii są gorące źródła. Więc możemy się kąpać zarówno w gorących rzekach, jak i w takich niespodziewanych, na niespodziewanych dla naszych klientów oczywiście miejscach. W takich basenach ukrytych, na przykład na stoku wulkanu Eyjafjallajökull. Pakujemy to. Nie ma sensu brać więcej bielizny niż trzy zmiany, mimo że jedziemy na cały tydzień, dlatego że nocujemy w takich miejscach, gdzie jest po prostu ciepło. Są prawie zawsze na Islandii są włączone kaloryfery w domach, więc można zrobić pranie i po co brać ze sobą furę ubrań, kiedy można po prostu wieczorem zrobić pranie i rano będziemy mieli wszystko suche. Tak samo biorę tylko trzy koszulki i ręcznik z mikrofibry. Wszystko to musimy ładnie złożyć i sobie zwinąć. Zaraz Wam pokażę. Trzy koszulki, dwie z długim rękawem, jedna z krótkim, ale za to termiczna. Pakujemy do worka. No nawet by się jeszcze jakiś sweter zmieścił, jakbym chciał, ale już tego nie potrzebuję. Biorę ten sweter, który mam na sobie, do tego kurtkę taką ciepłą, zimową, w zasadzie narciarską z Decathlonu i to mi absolutnie wystarczy. Wszystko w porządku, spakowane. Teraz przyszedł czas na moje słabości. Aeropress do dobrej kawy espresso. Oczywiście, że wszędzie na Islandii, w każdym domu jest coffee machine, gdzie można zrobić sobie taką kawę przelewową, ulubioną kawę Islandczyków. Ale ja na przykład lubię espresso, nie zajmuje to dużo miejsca. No i oczywiście butelka na wodę, pusta teraz, dlatego że jak wsiadam do samolotu, no to nie mogę mieć ze sobą żadnych płynów, ale na lotnisku są takie źródełka, gdzie można sobie zaczerpnąć wody i nie trzeba kupować wtedy wody w plastikowej butelce, co jest na pewno lepsze dla środowiska. No i na samą górę, żeby się nie zmiotło, najważniejsza sprawa dla mnie, czyli aparat fotograficzny. Teraz tak, gdybym miał więcej tych rzeczy, to się mieści spokojnie taki plecak do bagażu podręcznego. Jeżeli bym chciał mieć trochę więcej rzeczy, to po prostu z tego plecaka wyciągam ten kręgosłup i wtedy spokojnie to się mieści w każdą taką ramkę do bagażu. Nikt mi nie może powiedzieć złego słowa. Zresztą raz wpychałem plecak, i to jeszcze ze stelażem, do takiej ramki. Się zmieściło, także nie jest źle. Zobaczymy, ile to waży. Spróbujmy. No, czekajcie, bo mi się włączyły. Patrzę, dlaczego 20, a to są po prostu inna miara. No, 9300. 9300 może być. Do 10 kg spokojnie wchodzimy, nikt nam nie powie złego słowa. Jakby było 10-500, to też pewnie nic by się nie stało. Jedziemy na Islandię!